Cześć, tu Electric Johnny z portalu eRiders. Portal eRiders poświęcony jest tematyce elektromobilności. Na naszym portalu znajdziecie jedyną w Polsce giełdę pojazdów, części, mapę serwisów, a także dział z poradami i ciekawostkami. Nie bez powodu dzisiaj jestem tak ubrana, to ze względu na powagę sytuacji. Chodzi o możliwości tego pojazdu, właściwie ekstremalne możliwości tego pojazdu. Mowa o Wiset 10+. Jest to model wyższy od 9+. Ale też dłuższy, szerszy, cięższy i szybszy, zdecydowanie szybszy, ale i też przez to droższy. Materiał podzielimy standardowo na 4 części. Omówimy sobie system napędowy wraz z baterią, układ hamulcowy, zawieszenie, a także system składania kierownicy. Pojazd jest piękny i piękne ma też osiągi. Prędkość maksymalna to 75 km na godzinę, natomiast zasięg 85 km. I to jest zdecydowanie więcej niż wcześniej prezentowane przez nas modele marki Wiset. Z tym pojazdem trzeba się zaprzyjaźnić, go dobrze poznać, znaleźć swój balans. Pojazd potrafi być bardzo agresywny. Oto przez jego moc, naprawdę ogromną moc, które generują dwa silniki. Warto poświęcić trochę czasu, znaleźć ten swój środek ciężkości, poustawiać sobie w komputerze stopień mocy, jaką generuje ten pojazd od samego początku przy starcie. To są naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy, mając na uwadze jego ogromną dynamikę. Kochani, jak w pojazdach samochodowych, nie jest sztuką rozpędzić taki pojazd. Ważne jest, żeby w bezpieczny sposób się zatrzymać. I tu ten układ hamulcowy, hydrauliczny układ hamulcowy jest dopasowany do możliwości tego pojazdu. Zawieszenie. Zawieszenie jest równie imponujące jak osiągi tego pojazdu. Mamy tu zawieszenie tak zwane hybrydowe, czyli olejowo-sprężynowe. Pokażę Wam, jak to pracuje. Muszę Wam powiedzieć, że przy mojej wadze ciężko mi jest dobić do końca możliwości tego układu zawieszenia. W tym modelu zastosowane mamy dosyć duże koła, 10-calowe i one są większe niż w poprzednio omawianych modelach. Opony pneumatyczne. Jest jedna cecha, która wyróżnia to zawieszenie. Odsłonięty tylny amortyzator. Zapewne części z Was będzie to przeszkadzało i będziecie sobie starali to jakoś sobie zasłonić. Natomiast nie wszyscy pewnie będą tym zainteresowani. System składania kierownicy jest w tym modelu, tak samo jak w modelu 9+. Innowacyjny. Pozwolę sobie zademonstrować. Musimy odkręcić taką śrubę zabezpieczającą. Odciągnąć wajchę i wyjąć kolejną śrubę, która zabezpiecza nam cały system. Teraz możemy złożyć. Mamy tak samo jak w poprzednim modelu 9+, taki haczyk, który akurat w innym miejscu zaczepiamy, ale efekt jest ten sam. I pojazd równie możemy sobie przenieść. Pojazd ten już waży trochę więcej, bo 36 kg, a przypomnę, że 9+ ważył 25 kg, ale nadal da się przenieść. Jak przy poprzednich modelach, mamy tutaj trzypunktowe oświetlenie z przodu. Jedno jest w błotniku, dwa ukryte są w deku. Designersko bardzo to fajnie wygląda, ale przede wszystkim jest bezpiecznie, bo jesteśmy widoczni. Z tyłu pojazdu mamy w deku wbudowane światła pozycyjne, które zarówno są też światłami stopu przy naciśnięciu klamki hamulca oraz migacze z jednej i z drugiej strony. Kierownica wygląda dokładnie tak samo jak przy poprzednim modelu 9+. Jest solidnie wykonana i co cieszy, w tym modelu nie występuje już problem, jaki ostatnio sygnalizowałem. To znaczy
ruchomych tych części kierownicy. Teraz pokażę, o co chodzi. Przede wszystkim można ją złożyć, co znamy też już z poprzednich modeli. Musimy najpierw odkręcić takie nakrętki zabezpieczające, odciągnąć je i kierownicę można złożyć. Pod spodem, jeżeli uda się Wam zobaczyć, są takie małe otwory na śrubki i one pozwalają nam po odkręceniu regulować sobie kąt tej części kierownicy. W tym przypadku nie występują żadne luzy. Podobne elementy jak przy poprzednich modelach to komputer z kolorowym wyświetlaczem, z różnymi funkcjami. Jest także miernik napięcia baterii, który zarazem jest systemem zabezpieczającym pojazd przed kradzieżą. Jest tutaj taka karta indywidualnie dedykowana do każdego pojazdu NFC, która fajnie też wygląda i po prostu się przykłada do tego urządzenia i odblokowuje nam hulajnogę. Z nowości mamy przycisk Sport. Obok jest przycisk do włączenia, tak jak w 9 Plus, jednego silnika lub dwóch silników. Natomiast w tym przypadku, jeszcze w tym modelu, jest przycisk Sport. Działa on w ten sposób, że daje nam moc większą od, powiedzmy, takiej standardowej, najwyższej, przez około 2 minuty, po czym samoczynnie się wyłącza na 5 minut. I dopiero po tym czasie jest możliwość ponownego jego zastosowania. Przy okazji widzimy tutaj jeden z elementów. W tym przypadku jest to uchwyt do telefonu, który można przy zamówieniu modelu od razu sobie dokupić. Drugim fajnym elementem jest system GPS. Też można zamówić od razu przy składaniu zamówienia na taki pojazd i to on dotyczy wszystkich modeli marki Wiset. Ten pojazd pozbierał wszystkie plusy poprzednich modeli. Dodatkowo ma ogromną moc. Co więcej, nie jest ciężki. Także te wartości przekładają się naprawdę na wyjątkowy efekt. To jest to, o czym mówiłem. W tym pojeździe trzeba dopasować swój środek ciężkości, znaleźć swój balans, a także ustawić odpowiednie parametry w komputerze. Pojazd po prostu jest bardzo agresywny i wymaga trochę tutaj dopasowania. On potrafi wyrywać nawet przy 30 km na godzinę. Do zobaczenia. Zapomniałem dodać, że porcję gratisowych emocji Wam dostarczy ten pojazd. Uhu! Słuchajcie, parę lat już jeżdżę mocnymi hulajnogami i naprawdę mam problem, żeby ją opanować. Także z respektem podchodźcie do tej maszyny, a ja idę się jeszcze trochę pobawić. Mówiłem to chyba z 5, 6 albo 8 razy, powiem mi 10 i nie przestanę mówić. Pojazd jest niesamowicie dynamiczny, on dosłownie wyrywa e-ridersa z nóg, więc zabawa jest przednia. Naprawdę przednia, natomiast miejcie to cały czas na uwadze, że może być też niebezpiecznie, gdy nie zachowacie odpowiedniego nastawienia co do tej hulajnogi. Także naprawdę pojazd jest ciekawy rozważenia zakupu, natomiast nie dla wszystkich jest ta zabawka. Traktując temat poważnie, to nie może być Wasz pierwszy pojazd. Tak samo jak w przypadku samochodów czy motocykli, nie zaczynamy od razu od górnej półki. Także podejdźcie do tematu na poważnie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do zakupu. Warto. Pojazd jest niesamowity. Natomiast weźcie sobie pod uwagę to, że jest to pojazd dla wyczynowych użytkowników. Także szczególnie dzisiaj życzę Wam bezpiecznej i przyjemnej jazdy. Uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego.